Czeka ktoś? Dwóch. Jeden z fajką, a drugi mizerny. Ale niech poczekają. Zawsze to lepiej wygląda, jak interesant poczeka na pana dyrektora, nie tak od razu przed obliczem. Skąd panu, panie Matkowski, przyszło na myśl wprowadzać tu nowe obyczaje? Bo to ja wczoraj spotkałem kolegę z innego teatru i on zaczął sobie nas, czyli małe zwierciadło, lekceważyć. Lekceważyć? On powiada, że my gramy same jednoaktówki, powiada, i że co to za nazwa dla teatru. Małe zwierciadło i w ogóle, na to ja mu powiadam, że gramy jednoaktówki, ale jak gramy, jak to wszystko u nas jest obmyślone, przestudiowane i w ogóle. To my takiej wielkiej kobyły historycznej nie wystawiamy, to prawda, my tłumami to nie operujemy, ale co ich tłumy? Krzyczą chleba, chleba, albo precz z cesarzem. W dodatku zawsze mają gołe nogi. I jeszcze wierszem mówią. A u nas wierszem się nie mówi. Ale każdy, co do nas przychodzi, to tak, jakby oglądał prawdziwe życie. U nas się człowiek i zająknie, i zakaszle, i kichnie podczas dialogu, a u nich to jakby czytał laurkę. To dla niej oni mają wielki repertuar tej w ogóle, a u nas jest realizm i autentyzm. Wszystko bardzo pięknie, panie Matkowski, ale to nieładnie, żeby przy śniadaniu zaraz było parę kieliszków z rana. Ja zwalczam to, a pan wie doskonale, że to w teatrze zwalczam. Nie, nie, panie dyrektorze, przy śniadaniu? Gdzie? Bawarkę mi żona dała. Bawarkę? Jak honor kocham, to bawarkę. To później, to... Jakem tu szedł, to jeżeli już mam prawdę powiedzieć, to spotkałem znajomego, ma 14 morgów. I jeszcze kawałek łąki w innym miejscu, a to zamożny człowiek. Powiada do mnie, wstąpmy na głębszego. No i wstąpiliśmy. Ale tam ci czekają, panie Matkowski. Ale ja tu przyszedłem z prośbą do pana dyrektora. Chciałem prosić o małą zaliczkę. Żadnych zaliczek, żadnych zaliczek. Sam pan wywieszał moje ogłoszenie z moim własnym podpisem, że żadnych zaliczek kasa nie wypłaca. Słucham pana dyrektora. Jak jest obwieszczenie z własnoręcznym podpisem, to trzeba się słuchać. Rygor w teatrze musi być. Dobry wieczór Państwu, to już wiadomo, kto będzie prowadził teraz, panie Krzysztofie. Dobry wieczór Państwu, witam Państwa na przedostatnim spotkaniu z cyklu Moja Historia, czyli cyklu, który no już prawie 3 lata tutaj w Instytucie prowadzimy, i cyklu spotkań z najwybitniejszymi postaciami polskiego teatru. I dzisiaj aktor również wybitny, nie da się ukryć, pan Krzysztof Kowalewski. Dobry wieczór raz jeszcze, panie Krzysztofie. Dobry wieczór. W teatrze rygor musi być. No musi, musi. Wiem coś o tym, tak. O rygorze w teatrze? O rygorze, tak, jak najbardziej. Gdyby nie było, to by teatru nie było. Ani znowu pan taki charakterystyczny, ani amant, takie nie wiadomo co. Przeczytał pan uważnie. Przeczytałem uważnie tę książkę. Pan Kazimierz Wilamowski, jak... Przyszedłem do Teatru Polskiego i spotkał mnie na schodach i mówi, no właśnie, to pan to tak, to nie wiadomo, nie to charakterystyczny, to aman, takie nie wiadomo co, i poszedł.
I zostawię pana z tym. Takie miałem przywitanie. Mhm. Ale zanim, panie Krzysztofie, powędrujemy do Teatru Polskiego i do tego okresu w pana życiu zawodowym, to chciałem zacząć od początku właściwie, bo moja historia tym się charakteryzuje, że zaczynam od początku, czyli od lat najwcześniejszych. A pan, panie Krzysztofie, miał jakoś... Niefortunny był ten czas, w którym się pan urodził, wyjątkowo niefortunny. No marny, bo wojna to... Pierwsze lata normalne, z 37 roku jestem, pierwsze lata, no tak, pierwsze dwa lata, a potem już z górki. A czy może pan nam powiedzieć trochę o domu, w którym pan się wychował, właściwie o rodzicach i o domu, w którym pan się wychowywał? Trudno mówić o rodzicach w liczbie mnogiej, bo ojciec od razu, jak poszedł na front, tak przepadł. Potem okazało się, że jest w Starobielsku. Potem po tym Starobielsku, oczywiście przez lata nie wiedzieliśmy, co się stało. Potem dowiedzieliśmy się, że wszyscy zostali zamordowani ze Starobielska w Charkowie. No. Także w gruncie rzeczy to moja matka mnie wychowywała. A o mamie powiemy trochę? To powiemy, dlaczego nie? Bo pan, powiedzieliśmy to już, to jest 37 rok, czyli w 39 roku pan ma dwa latka i rozpoczyna się wojna i właściwie pan zostaje z mamą, która właściwie jest, nie tylko musi się zająć w tych trudnych czasach wojennych dzieckiem, tak jak wszystkie inne matki, ale właściwie w związku z tym, że wie musi, coś... Musi wyżywić tę dwuosobową rodzinę. Ale też jeszcze pana mama wie coś, czego pan nie wie, co jest dodatkową komplikacją w czasach wojennych. Pochodzenie. Mhm. No tak. Moja matka była Żydówką, ojciec nie. Ojciec był z aryjskiej rodziny łódzkiej. No i ponieważ matka była etnicznie w ogóle niepodobna, blondynka o niebieskich oczach, więc... Miała tak zwaną dobrą urodę. Tak, nigdy nie byliśmy w getcie. Natomiast trafili jedyna dozorczyni z tego z Nowogrodzkiej 25, która w jakichś księgach wyczytała, że matka z domu jest Herrschaft, więc w momencie, kiedy zaczęła ją szantażować, oczywiście chodziło o pieniądze, to uciekliśmy z tej Nowogrodzkiej na ulicę Noakowskiego 16, zresztą, gdzie, ale to jest nieistotne. I tam trafiliśmy, znaczy wynajęliśmy, matka wynajęła pokój u pani Józefy Bieniewskiej, do której ja mówiłem ciocia. To taka przyszywana ciocia do końca życia, wspaniała osoba, fenomenalna zupełnie. To myśmy wynajmowali pokój i druga pani Krawcowa z córką, która fenomenalnie się zachowywała, która w trakcie likwidacji getta, to właściwie to jej mieszkanie było takim punktem przerzutowym, gdzie ciągle te dzwonki do drzwi, wchodziła jakaś postać, była 2-3 godziny, ktoś przychodził, wyprowadzał i następny, i następny, i następny, więc Krawcowa chodziła strasznie zdenerwowana. I mówię, ale panie Józefo, tu są sami Żydzi, nas wezmą i zamordują wszystkich. A ciocia Józia mówiła, jacy Żydzi, gdzie pani tutaj widzi Żydów? I genialnie udawała głupią. No a tam rzeczywiście, no prawie bożnica. Ale bo też wiele z tych historii, pan się o nim dowiedział później, ale w tym czasie, w czasie wojennym, czyli tego wczesnego dzieciństwa i tej Warszawy okropnej, Warszawy wojennej, Warszawy jednego powstania w getcie, powstania warszawskiego, pan jest wtedy w Warszawie, jest małym dzieckiem. I czy pan te okropności rejestrował jako dziecko, czy pan to pamięta? Bo często jest tak, że ludzie, którzy przeszli przez ten czas w dzieciństwie, jakby tego nie widzieli, prawda? Bo na przykład tak mi na przykład Krystyna Meissner opowiadała, że ona była mała, był świat jakiś w domu, czytała bajki i tak dalej, bawiła się, nie rozumiała do końca, co się dzieje, w związku z tym nie czuła takiej grozy wojennej. A w pana przypadku, jak pan przywołuje te bardzo wczesne lata dzieciństwa, to pan to
pamięta w taki sposób, czy też to jest jakoś... Pewne rzeczy pamiętam, innych nie pamiętam, co jest zupełnie naturalne. Pamiętam rzeczy okropne, mniej okropne i zupełnie przyjemne nawet, bo wojna jest takim czasem, gdzie zdarzają się wszystkie rzeczy naraz. I to wczoraj spotkany na uroczystościach Kołakowskiego pan Marian Turski uświadomił mi, bo rozmawialiśmy na ten temat. Znaczy właśnie moja żona powiedziała, że ja właściwie tak nie przywiązuję wagi do pewnych okropności, które właściwie jako świadek przeżyłem. A on mówi, bo to tak jest, że człowiek chce pamiętać to, co chce pamiętać, a czego nie chce pamiętać, to odsuwa. Więc ja mam taką naturę, jak i inni, i rzeczywiście te chyba najbardziej drastyczne rzeczy odsuwam, nie rozmyślam nad nimi, one mnie nie dręczą, a może w tym wszystkim bardziej doceniam, nazwijmy to, stronę anegdotyczną, że te bardziej mi się to rysuje jako wesołe, może nie do końca wesołe zdarzenia, ale takie charakterystyczne, które dużo mówią o naturze człowieka, o no choćby to wyjście z powstania. No to prawda, pół kamienicy zebrało się w kuchni u pani Basi. Pani Basia była kucharką u państwa Szylów, Haberbusz i Szyle przed wojną. I państwa Szylów nie było, bo akurat tak się zdarzyło, że ich powstanie zastało w Konstancinie, w ich willi, a Basia została w tym olbrzymim siedmiopokojowym apartamencie. No i tam, prawda, nieustanne komunikowanie się, pomaganie sobie. I w pewnym momencie weszła osoba młoda, pani Danusia, objuczona rozmaitymi pakunkami, tobołkami, walizeczkami. Ustawiła to wokół zlewu, dlatego że z tego zlewu u pani Basi zaczęła lecieć cienka struga wody. Bo to już było, prawda, ostatnie, pierwsze godziny po powstaniu i tak wodociągi włączyły, no i coś zaczęło się wydobywać. I pani Danusia postanowiła umyć się pod tym zlewem. W związku z czym rozebrała się do gołego. Tak, ja się nie liczyłem tam. Po prostu siedziałem i się patrzyłem. I jak pani Danusia przystąpiła do oblucji, właściwie je kończyła, już się okrywała, to wszedł do kuchni z klatki schodowej zaprzyjaźniony węglarz. Miał węgiel w piwnicy od ulicy w suterenie. Węglarz spojrzał na te tobołki, na panią Danusię i powiedział: Panie Danusiu, to pani bierze na wszelki wypadek węgiel i wodę. To mi się tak spodobało. Jako dziecko zrozumiałem żart. Ale tak sobie rozumiem zapamiętywanie tych przyjemnych oczywiście sytuacji i tego, co nie najgorsze, ale tak sobie myślałem, czytając też i książkę, ale czytając też właściwie kilka dni temu wspaniałą książkę Anny Bikon, Sendlerowa w ukryciu. Absolutnie wstrząsająca biografia Ireny Sendlerowej. I jak sobie myślę o żydowskich dzieciach w Warszawie i o tym, że w ogóle zagładę przeżyło 5 tysięcy żydowskich dzieci na terenie Polski. 5 tysięcy żydowskich. Piękny dzieci. Rekord, piękny wynik. Z 3,5 miliona Żydów w Polsce. To pan był nieprawdopodobnym szczęściarzem, panie Krzysztofie. Ile w tym szczęścia, a ile zasługi nieprawdopodobnie zdeterminowanej matki? No, chyba cała. Chyba cała zasługa, ponieważ matka była aktorką jeszcze przed wojną i
i mała się różnych zajęć właśnie, żebyśmy przeżyli. Między innymi miała takiego, u którego robiła buty i ratowała buty, szewca niedaleko na ulicy Lwowskiej. I już w trakcie okupacji przyszła tam z butami i ten szewc mówi: Pani Lisiu, tak do matki mówili, Pani Lisiu, no i co Pani teraz będzie robiła? Matka mówi: Nie wiem. Pieniądze się właściwie skończyły, te w banku zostały zajęte. A na czym się Pani zna? I może trochę na teatrze, ale ja wiem, jako kobieta znam się trochę na kosmetykach. Mówi: No, widzi Pani. To niech Pani pójdzie do firmy Puls i w tej firmie weźmie Pani w komis towar. I z tym towarem przyjdzie Pani tu do mnie i ja daję Pani pół sklepu. I rzeczywiście, matka w tym sklepie założyła perfumerię. Utrzymywaliśmy się z tego, ale Marek Szacki, przyjaciel matki, też z pochodzenia Żyd, ale w AK, postanowił wykorzystać to miejsce. I tam za taką perkalową zasłonką urządzili magazyn broni. Ale wystarczyło tylko tak osłonić, żeby przestraszyć się. A tam przychodzili i gestapowcy, i SS-manie i dlatego tym swoim rozmaitym flamom kupować wytworne perfumy Soir de Paris. Po wojnie, właściwie po powstaniu... Ale również, przepraszam bardzo, bo to sklep. Potem z jakich powodów on został zlikwidowany, tego nie wiem, ale... Nie, no z powodu powstania, no jasne. Jak już nie było wyjścia z sytuacji, znaleźliśmy się po powstaniu w Częstochowie u przyjaciół ojca, u pana sędziego Kupścia, to matka z kolei rzuciła się szparką w Szmugiel i z walizeczką pod sweterkami woziła wódę, jakieś wędliny z miasta do miasta. No i z tego żyliśmy. I tam przeżyła w pociągach rozmaite przecież te wehrmachtowskie kontrole. Te sweterki po kolei tak zdejmowali i został ostatni, który zresztą tak się układał jak butelki. On popatrzył na to, położył to i mówi: Weź. Niesamowita jest ta determinacja i siła kobiet, które myślą tylko o tym, żeby ratować swoje dziecko. Tak sobie myślę, jak myślę o historii pana mamy też, o tej opowieści dotyczącej mamy. No tak, zdecydowanie. No, to bardzo duża determinacja, zresztą taka jak mój brat cioteczny, który jeszcze starszy trochę ode mnie, na szczęście jeszcze żyjący, który mieszka w Kanadzie. To moja matka wyprowadziła go z getta. Zresztą na skutek, on niezwykle inteligentny, zadzwonił. Matka zapytała: Gdzie jesteś? W getcie. I on mówi: Ale mogę wyjść, bo to jest tam gdzieś przez jakąś dziurę z tej strony. I ona się z nim umówiła i tam rzeczywiście przejęła go i zaczęła go prowadzić do domu. No i pod bramą na Nowakowskiego 16 szmalcownicy ją zatrzymali, bo szli za nią od początku. I mówią: O Jezu, przepraszam. Ja bardzo proszę o włączenie telefonów komórkowych. Sam nie lubię tego w teatrze, na widowni. Ostatnio mieliśmy takiego widza, który odebrał telefon.
I ktoś tam pyta, gdzie jesteś? Ja mówię, w teatrze. To. No to widocznie pyta, no i jak? Jak nudy, nudy. Może chce pan odebrać, panie Krzysztofie? Nie wiedziałbym, jak rozmawiać. No i to jest to życie, tragedia przeplatana śmiechem dzisiaj w tej historii, bo byliśmy przecież, wychodziliśmy przed chwilą z tego getta i z mamą opowiadał pan tę historię. Tak, ci łapacze pod bramą i mówi, masz pieniądze, mam jakieś pieniądze, nie mam pieniędzy, mam na górze złoty zegarek, to idź i przynieś. I matka tę podróż tam i z powrotem z tym zegarkiem określiła to jako najdłuższą podróż w swoim życiu. Ale oni czekają, bo ona myślała, że ona pójdzie, oni wezmą Olka i przepadło. I przyniosła im ten zegarek, dała i właściwie w ciągu paru godzin wyjechaliśmy na wieś z Warszawy. Po prostu uciekliśmy z Olkiem. A dziadkowie pojechali do Treblinki. A dziadkowie do Treblinki na zawsze. A po powstaniu pan razem z mamą, no to już powiedzieliśmy, była Częstochowa, ale potem były Kielce. Trafiliście państwo razem, pan trafił razem z mamą do Kielc. Tak, ta tam właściwie w tych Kielcach, bo tam było do sędziego Kupsia, byśmy tam trafili. Tam zastało nas tak zwane wyzwolenie. No i tam pamiętam takie charakterystyczne dla wojny. Rynek kielecki wtedy był w Kocich Łubach. Była zima, już właściwie się kończyła, ale jeszcze były takie ostatnie mroźne dni. I ja z podziwem patrzyłem, że to jest czerwony lód. Jest czerwony lód, to jest niesamowite. A to była po prostu zamarznięta krew zmieszana z wodą na bardzo dużych takich kawałach tego rynku. No i pamiętam, patrzyłem z absolutną, nie tyle obojętnością, tylko no, tak jak się patrzy na zawody sportowe, jak bardzo świetny kierowca czołgu radzieckiego ścinał bardzo precyzyjnie po 2 centymetry czaszkę trupa żołnierza niemieckiego. Jechał gąsienicą, ścinał, zawracał, znowu ścinał. Fascynująca zabawa. Tłum bił mu brawo. No i tam też w końcu jest chwilę po wojnie pogrom. A o to żydowska matka ze swoim żydowskim synem, który uciekli po prostu z koszmaru Warszawy i trafili do Kielc, mieszkają przy, zresztą chyba przy ulicy Planty również. Znaczy ruch Plant i Piotrkowskiej. A ten dom stoi przez podwórko na Plantach. I pana mama odchodziła od zmysłów w dniu, w którym pogrom się... No, bo ja tego dnia wymyśliłem sobie, że pójdę do swojego o wiele starszego kolegi, syna pana pułkownika, który przeszedł cały szlak bojowy i z Berlina przywiózł samochód Opla kapitana. To pamiętam, że to był Opel kapitan, przeczytałem na tym. I miał kierowcę jednocześnie ordynansa, zresztą wiecznie pijanego. I ten ordynans przysypiał sobie na tych 4 schodkach, które prowadziły z bramy do mieszkania pana pułkownika. Wtedy ten, on miał 14 lat, ten mój przyjaciel, wyciągał mu z kieszeni kluczyki. Wsiadaliśmy do tego samochodu, oczywiście pana pułkownika i żony nie było. I wyruszaliśmy. To piękne momenty, jeździliśmy wtedy no, wśród łanów zboża. Fantastyczna przygoda i tego dnia tak było. Poszedłem rano i tam żeśmy się jeździli. Z miasta słyszeliśmy jakieś wystrzały, ale te wystrzały to były codziennie i to nie było nic nadzwyczajnego.
Wróciłem gdzieś o godzinie chyba, nie wiem, 5:30 do domu. Oczywiście od razu w progu w mordę dostałem i słusznie. I coś tam się tłumaczyłem. Nic się nie tłumaczyłem, żyłem. To było najważniejsze. I wtedy też właściwie pana mama powiedziała, dlaczego tak się bardzo o pana martwiła. Tak, ja właściwie wtedy się dowiedziałem w drodze do Warszawy. Nieliczne sprzęty jechały, my w szoferce i matka mi właśnie mówi, dlatego ci nie mówiłam, że ja mam pochodzenie żydowskie, w związku z tym ty też, żebyś nie wiedział, że jak coś się stanie, wpadniesz i zaczną cię szturchać i pytać, żebyś w sposób autentyczny nie mógł odpowiadać, żeby nie męczyła cię pamięć. A to jest jakaś informacja, że tak powiem, szokująca dla 90-letniego chłopca? Znaczy, no bo co innego, jak matka mówi dorosłemu człowiekowi, czy dla chłopaka, pan pamięta, to co to była dla pana za informacja, że pana mama mówi panu? Ona była dziwna, dlatego że w Wigilię tego pogromu bliźniacy, z którymi się niejednokrotnie bawiłem na podwórku, zaczęli nagle wykręcać mi ręce i żebym się przyznał, że moja babka była Żydówką. I to mnie strasznie zastanawiało, że dlaczego babka, dlaczego oni w ogóle, czego oni chcą ode mnie. Ale ja to powiedziałem matce. Matka to przemilczała. Niedługo. Potem był pogrom, potem był powrót do Warszawy i się dowiedziałem. Między innymi w ten sposób też mnie chroniła. No niesamowita jest ta historia, naprawdę. Ma ona swój ciężar, panie Krzysztofie. Ma ona swój ciężar. Ciężar może ma, ale dzisiaj to już mi ulżyło. Dawno mi ulżyło. To wejdźmy do teatru w takim razie, już z tych mroków, bo właściwie Kielce to też jest teatr, prawda? Pana mama gra w teatrze. Tak. Właściwie czymś, co było, to był Teatr Województwa Kieleckiego, znaczy dzisiejszy Teatr imienia Stefana Żeromskiego w Kielcach, bo to właściwie ta sama instytucja. I czy to jest ten moment, kiedy pan jako chłopak, nie wiem, pan zagląda do teatru, chodzi do teatru, w sensie gdzieś się pałęta po teatrze, bo mama tam pałęta, pracuje? Pałęta, cholera pałęta. Nawet mnie przeganiali. Mhm. Tak. To też jest taki okres, są już z ich rozmów, takich towarzyskich spotkań przy wódeczce i u nas w domu i gdzie indziej, zasłyszane rozmowy. W tym teatrze byli również chłopcy, którzy wyszli z lasu i przystali do teatru, bo tak jakoś im pasowało. W teatrze już była komórka partyjna i był tak zwany, nazwijmy to, sekreciarz. No i teatr jako, nie wojewódzki, tak, wojewódzki, miał objazd po okolicy, jeździli z przedstawieniami ciężarówką. I w tej ciężarówce się tam telepali tymi leśnymi drogami. A oni z kierowcą tak się umówili, że kierowca preparował gaźnik i w lesie ten gaźnik zaczynał strzelać. Wtedy ci chłopcy mówili do sekretarza, mówili, no towarzyszu, nie wiem jak towarzysz, ale legitymację to trzeba byłoby wpieprzyć. No sekretarz kompletnie z pełnymi majtami zjadał na ich oczach legitymację ku olbrzymiej satysfakcji zespołu. I on zjadł parę legitymacji, bo okres powojenny był spory. Ciekawy rodzaj diety, trzeba powiedzieć. Bo wojna ma swoje dobre strony. Mm-hmm. Ale czy, no bo właściwie tam już, wracam do tego teatru, no bo tam długo już nie zabawiliście, co już ustaliliśmy i razem z mamą wrócił pan do Warszawy. I chciałem o ten początek tego teatru właściwie wypytać pana, to znaczy gdzie jest jego początek? Ale nie mówię o profesjonalnym, tylko o decyzji. Zanim pan
Potem była szkoła, było liceum i potem, potem była szkoła teatralna. Ale zanim ta szkoła właśnie, skąd, dlaczego pan postanowił? Decyzja była z rozpaczy. Absolutna rozpacz ze względu na to, że stwierdziłem, że jakoś jestem umysłowo ubogi. Że moi koledzy, przyjaciele mają już sprecyzowane zdanie na temat swojej przyszłości. Ten idzie na taki wydział, ten na taki, tego prawo, matematyka, tu fizyka. A ja jak idiota zadłużony w tym takim lekkim życiu towarzyskim niebycie, nie wiem. Nie wiem, co z sobą zrobić. No i w gruncie rzeczy po najmniejszej linii oporu mówię, a matka aktorka, to może ja też będę. No to co, to do szkoły teatralnej. No i zacząłem zdawać do szkoły teatralnej, co się okazało, no drogą właściwie krzyżową. No, bo, no, nagle, bo matury nie ma. No nie ma matury, bo jak to wzięli i mnie nie dopuścili nawet. Ale że co, ze względu że same na życie towarzyskie. Czyli że same dwóje były, tak? Że same dwóje były. Z tego no, słabo było z łaciny i z fizyki. Okay. No tak, no, to było marnie. To mi się przypomina, bo nieżyjący już mój kolega Jasio, jak do niego dzwoniłem, odbierał telefon jego ojciec, pan profesor Sosnowski. Mówi, dzień dobry, panie profesorze. Czy mogę rozmawiać z Jasiem? Niestety, nie może pan. A kiedy ja Jasia zastanę? Tego nie wiem, ponieważ mój syn 5 lat temu wyszedł na imieniny i jeszcze nie wrócił. To był Jasio. No, wracając do pana, no to nie ma tej matury. No i co z tą szkołą teatralną, skoro nie ma matury? To, no to oczywiście to jest kolejny sen o potędze, że ja usłyszałem, wiedziałem, że parę osób, Baśka Rylska, Baśka Wrzesińska, Stasio Wyszyński, że zdawali do szkoły teatralnej bez matury, ale oni w tej szkole byli tak łaskawi, że docenili ich geniusz i postanowili przyjąć ich, a maturę zorganizować im w PLTT-cie po sąsiedzku Państwowe Liceum Techniki Teatralnej, które było. Teraz w tym miejscu jest teatr szkolny, akademicki, przepraszam. I ja myślę sobie, nie, no to ja tak, ja jak najbardziej zasługuję na taką maturę i to sobie tam zdam i będę w szkole teatralnej. No więc nie, nie znałem, dlatego że między innymi u profesora Wyżykowskiego, który prowadził cały ten nasz kandydatów. Myśmy mieli tam, był, pierwszą eliminację przeszedłem, był tak zwany obóz. Ten obóz trwał około 2 tygodni. Polegało to na normalnych zajęciach. Mieliśmy takie zajęcia jak studenci szkoły. I tam kolejno mówiliśmy te swoje utwory przygotowane. Proszę Kowalewski wyjść, proszę, mówię tak, obciągał pargę pan profesor Wyżykowski. Ja wyszedłem i zacząłem mówić. Taka kompletna cisza, ale straszna cisza. Myślę sobie, nie, to dlatego, że mi się podoba. No. Więc mówię sobie dalej wierszem, mówię, skończyłem. Cisza się przedłuża. Mówię, no, to wziąłem ich za mordę, to na pewno. I się odzywa profesor Wyżykowski i mówi, przepraszam, ale co pan mówił? Mówię, nieźle, profesor szkoły, a nie zna Giaura. Giaura mówiłem, panie profesorze. Aha. No tak, rzeczywiście. Wie pan, bo tu chodzi o to, że ja to muszę spróbować w domu. To mnie zafascynowało, że pan
potrafi, to jest właściwie u żadnego człowieka niemożliwe, każde słowo podkreślić ruchem brwi. I nie przyjęli. Chciałem spróbować zadać pytanie, podkreślając każde słowo ruchem brwi, ale to rzeczywiście jest dość trudne. No ale pan nie zrezygnował, że nie zrezygnował panie Krzysztofie, prawda? W związku z tym, że oni powiedzieli, że pana nie przyjmują. No nie, pan profesor Rakowiecki na Miodowej spotkany przed kaplicą zresztą. W rozmowie ze mną mówi tak, wie pan, to między nami oczywiście. Ja panu odradzam. Daj pan spokój. Po co pan się ma męczyć potem całe życie albo pół? Nie, to nie ma sensu. Jak mnie wściekł. Straszliwie nadepnął mi na wszystko. Na honor, na ambit. No i tak się zaciąłem, że tam przez cały rok już niezwykle kultywowałem te takie zajęcia teatralne, parateatralne w Pałacu Kultury, gdzie między innymi spotkałem Elkę Czyżewską. Potem przecież byliśmy na jednym roku. No i w końcu za drugim razem udało się, ten sam profesor Wyżykowski. Rozbudowałem taką wielką etiudę, zrobiłem. Zatrudniłem okupacyjną oczywiście. Zatrudniłem wszystkich kolegów, kandydatów. Czegośmy tam nie robili. Udawaliśmy manekiny, ganialiśmy się tego z bronią. Kolega Kowalewski zaprezentował tej olbrzymią wyobraźnię. I mnie przyjęli. A jak właściwie mama zareagowała na ten pański pomysł, żeby pan jej drogą powędrował, bo przecież wiedziała, z czym się wiąże trudny los aktorski. Nie, zachęcała, wspierała. Nie histerycznie, broń Boże. Ale tak rzeczowo powiedziała, ja właściwie ci odradzam. W związku z czym ja ręki do tego nie przyłożę, ale Irena Ładosiówna, to była jej przyjaciółka, poprosiłam ją, to cię przygotuje. I ja jeździłem tam do pani Ireny. Przed nią mówiłem te wszystkie swoje wyczyny teatralne. No i jakoś poszło i tak jest do dzisiejszego dnia. No. Ale początek chyba nie był usłany, że tak powiem, różami w tej szkole teatralnej. O nie, w ogóle początek był tragedia. Ja przecież w ogóle sobie nie zdawałem, w co ja idę, w co ja brnę. Mimo, że miałem ten rok takiej praktyki rozglądania się w tym kółku teatralnym pani Skoczek w Pałacu Kultury, tej części młodzieżowej. Że niby wiedziałem, tam pan Niewiadomski, pan rzeźbiarz i taki piosenkarz i tłumacz zresztą, Roztworowski, zajmowali się nami i jakieś już takie pojęcie o praktyce teatralnej zacząłem mieć. Ale przez pierwszy semestr w szkole teatralnej w ogóle nie rozumiałem, co oni do mnie mówią. Czego oni ode mnie chcą? I zacząłem się orientować, że mówię, nie, to jest naprawdę bez sensu, to trzeba stąd dawać nogę, bo to nie. I gdzieś pod koniec tego pierwszego semestru coś załapałem. Zacząłem tak kombinować w tym kierunku, co załapałem i okazało się, że to jest słuszne. I już tak tego, no i zostałem. A z kim pan studiował, z kim pan był na roku? Elżbieta Czyżewska, to już wiemy. Andrzej Burzyński, Wojtek Kaczanowski, Jurek Kiszkis, Jurek Karaszkiewicz, nieżyjący już. A Janusz Głowacki był na roku z panem? No, ale tylko przez rok. No tak, ale no, w pierwszym roku był, tak? Ale był jak najbardziej. Był najbardziej, w ogóle zawsze czekałem na
zajęcia u profesora Aleksandra Michałowskiego. To był taki przedwojenny, bardzo słynny i w Europie słynny bas, który z nami miał zajęcia z emisji głosu. No i pan Aleksander siedział przy fortepianie, patrzył po sali, w pewnym momencie zatrzymywał wzrok na Januszu, smutny wzrok, mówi: chodź. Janusz mówi: ja? Nie, ja. Janusz podchodził do fortepianu. Pamiętaj, słuchaj, gdzie patrzysz, białe i czarne. Białe i czarne. I ja tylko widzę białe. Wyjdź za drzwi. To był, a jak już się w ogóle udawało, że po pierwszym akordzie Janusz usiłował to wyśpiewać, to ja to nazywałem, że z jego ust wydobywała się szara mgła. Wtedy profesor mówił: siadaj, bo zwariuję. Jak dobrze, że się lekko przebranżowił, prawda? Nam Janusz no Głowiec. Tak, ale to, on to bardzo przeżył. On, jemu zależało na tym, żeby w ogóle być aktorem i nikt tego nie wie, ale przed egzaminem Janusz miał fryzurę z natury, afro. Tak mu w ogóle te włosy rosły, a potem z nerwów zaczął je tracić i no, na poduszce znajdował kłęby, aż do momentu, w jakim żeśmy go oglądali, prawda? Krótkie. Zostały. A kto był dla pana najważniejszym nauczycielem w szkole? Był ktoś taki? Była taka osoba albo takie osoby, które szczególnie pan jako student szkoły ukochał, które szczególnie panu coś dały, które szczególnie pan cenił? I proszę nie mówić, że wszystkich. Chodzi o profesora. Tak. No, Beżanowska. Ale i Marian Wyrzykowski też, z Bardini. W ogóle myśmy mieli niezły komplet do uczenia. Szefową mojego roku była pani Maria Wiercińska, żona słynnego Edmunda Wiercińskiego, wybitny reżyser. I ona z tą praktyką, chociaż nie, ona reżyserowała, też reżyser. No tak, no. Trąd w Pałacu Sprawiedliwości w Kameralnym, to ona zrobiła z Cholubkiem. I ona straszliwie nas dusiła i chciała wydusić taki rozum sceniczny i prawdę. W niektórych wypadkach jej się to udawało. W moim jej się udało. No i to były osoby, które wymienię, od Hanin, na swój sposób Sępoliński, który, to, prawda, to było bardzo, no, ten fend jest ekl, zawężone, te zajęcia z piosenki z przedwojennego musicalu, ale to coś nam też dało. Ale Peżanowska najbardziej, Peżanowska fantastycznie uczyła, Stanisława Peżanowska, techniki teatralny. Nie patrz pod tym kątem, tylko pod tym kątem, bo nie widzą nic z widowni. Nie widzą ci oczu. Jak stoisz? Wszystkich zasłaniasz. No i tak zresztą to charakter, to nie na moim roku, to rok niżej. To był jej rok. Do nas przychodziła tylko na zajęcia. Przychodziła, siadała. Ławki były w taki czworobok ustawione, tam koledzy siedzieli i ona tak patrzyła, twarzyczki do pokera. Wspaniała osoba. A czy pan, kiedy już zbliżał się koniec szkoły teatralnej i trzeba było pomyśleć o tym, co by tu ze sobą zrobić, do którego teatru powędrować, to miał pan jakieś
jakiś upatrzony adres, pod który pan by bardzo chciał trafić? Upatrzony to ja mogłem mieć, ale to za trudny, za wysokie progi. Mm-hmm. To z tym, że w jednym wypadku wcale takie wysokie się nie okazały, tylko wytworzyła się pewna histeria na moim roku. Ta histeria powstała z tego powodu, że rektorat ogłosił, że nam się nie wolno angażować w Warszawie, absolwentom. Że my musimy pójść na prowincję, tam coś zagrać, tamtego i dopiero po jakimś czasie wrócić do Warszawy i tu zaistnieć. No i w tej takiej histerii wszyscy zaczęli latać, rozglądać się. Oczywiście ten zakaz był nieważny, nieistotny. Dyrektorzy się śmiali. I ja w tym całym zamieszaniu, w dużym pośpiechu, zaangażowałem się do teatru klasycznego, obecnie Teatr Studio. Tam był dyrektorem pan Emil Haberski, bardzo dobry, wybitny, przedwojenny reżyser, już stary, starszy człowiek, wielki, siwy łeb. I on bardzo tak bystrze rozglądał się po swoim teatrze, szedł korytarzem, ja mówiłem, dzień dobry panie dyrektorze, świetnie, że pana widzę. Co pan robi? Ja mówię, no jestem w teatrze. Świetnie, w jakim? No, u pana dyrektora. A, to dobrze, to dobrze. I szedł sobie dalej. Czyli to był taki angaż. No pyszny zupełnie. No to tam mnie w ogóle spotkało coś, co już nigdy w życiu mnie nie spotkało. Mianowicie, że przeżyłem teatr, jakby organizację teatru, która była tak jak seanse w kinie. Ponieważ to był teatr, który nazywał się jednocześnie Teatr Młodej Warszawy, więc tam były bajki też dla dzieci. Od godziny, trudne to do określenia, ale z grubsza możemy przyjąć od 8:15. Do wieczornego przedstawienia. No i potem okazało się, że brał w tym udział mój sąsiad z Nowogrodzkiej, niejaki pan Racino, który był Białorusinem, przez zieloną granicę uciekł, załatwił sobie jakieś papiery w Polsce, z zawodu cukiernik, ale zajął się kolportażem. Zajął się bardzo skutecznie, tylko dzięki niemu te bajki funkcjonowały w sposób należyty. Mianowicie o 4 rano, 4:30 był już na ówczesnym dworcu głównym. Tam zjeżdżały się pociągi z całej Polski. Z tych pociągów wysiadały oszołomione dzieci z oszołomionymi wychowawcami. On podchodził do wychowawcy i mówił, mam 150 bilecików. 3 godziny spokoju. Rozumiem, że nauczycielki szło jak muchy. Sam bym się skusił. No i te dzieci. I właśnie doszło do takiej sytuacji, której byłem świadkiem. Była próba Otella. Kreował Otella pan Surzyński. Nagle otworzyły się wszystkie drzwi na widownię, tak gdzieś godzina 15 po 11 i wtargnęło około 400 dzieci. Z wrzaskiem, z tym, z radością, że ten Emil Haberski się rozglądał, i co podszedł do niego Racino i mówi, panie dyrektorze, jest okazja. Mówi, jaka? Okay. Zagrać bajeczkę. On mówi, jaką? Kiedy? Teraz. No i organizacja bajeczki, żeby obsadę zebrać. Połowy nie ma. Mówi, nie szkodzi, to ty zagraj. Ja tego nigdy nie widziałem. Nie na co mnie. I bajeczka szła. O Jezu,
To były czasy. No to były tak. No i tak się właśnie te przedstawienia odbywały. Spędzaliśmy całe dnie i wieczory w teatrze. Padł rekord, który chyba nigdy w Polsce nie był pobity. Aktor, kolega Prus, bo to jednocześnie do teatru klasycznego należały rozmaitości na Marszałkowskiej. To była druga scena. Więc kolega Prus w miesiącu jednym zagrał 83 przedstawienia. Był to naprawdę wynik nieosiągalny. Ale w willi sobie z tego nie postawił. A ten Otello, o którym pan wspomniał, to Otello, w którym pan grał. Bo to był debiut? Nie. Debiut to była bajka Złote Ręce. Aha. Gdzie zagrałem jakiegoś Herolda, wchodziłem z bębnem, waliłem, wyciągałem pergamin, czytałem, tak. A nie bajkowy debiut, to by było Otello, czy też nie? Nie bajkowy debiut, to chyba było w Otello, ale to było zastępstwo. Aha. Tak, tego Kasja chyba. No, uciąłby mi rękę Felczyński w pojedynku. No. Ale pan tam nie nagrał dużo, panie Krzysztofie, w tym teatrze klasycznym. Nie zdążyłem, bo byłem tylko sezon i poszedłem do teatru dramatycznego. Dlaczego? Dlatego, że zadzwonił dyrektor, i to też rok wcześniej, dyrektor Meller, fenomenalny dyrektor. I nie wdając się w żadną dyskusję, po prostu zapytał. Pan się już zaangażował? A mówię, tak. Po co? Dlaczego pan do mnie nie przyszedł? Ale ja się, panie dyrektorze, nie spodziewałem. No to w następnym roku niech się pan spodziewa. No ja poszedłem, ale niestety Meller się rozchorował, umarł był. Potem Świderski dyrektorem, przed którym musiałem uciekać. To. No ale co z tym Świderskim się wydarzyło, że pan musiał przed nim uciekać? Ojej, co się zdarzyło? No po prostu, no, wychodziłem z próby z koleżanką i szedłem tak, jak często korytarzem się idzie do bufetu. Wziąłem ją tutaj tak ręką za tego, a naprzeciwko szedł dyrektor Świderski. Oczy nasze spotkały się i ja poczułem się przebity jego wzrokiem. I zadałem sobie pytanie, Jezus Maria, dlaczego? Co ja mu? A potem sobie uświadomiłem, no tak, przecież on smali cholewki do Basi, z którą ja tak szedłem. No. I to był powód? No, oczywiście. Z ręką na sercu? Ale z ręką na sercu. Na czyim sercu? Na każdym. Bo to był człowiek, który niestety no, urodził się z pewną skazą. Tą skazą była, nazwijmy to po prostu, zawiść. I ta zawiść objawiała czasem w bardzo komiczny sposób, bo Maciek Damięcki, oni wyjechali z teatrem gdzieś. Nie gdzieś, tylko do Nowego Jorku. Szedł ze Świderskim Manhattanem. I na tym Manhattanie zrobił mu taki żart, że miał 100-dolarówkę, zwinął ją w kulkę, rzucił i idąc kopał ją. Kopał. Świderski mówi, skończ, co zrobić, taka idiotyczna zabawa, kopiesz ten śmieć, my weź to. I on się schylił, rozprostował, mówi, o, znalazłem 100 dolarów. To moje. Rozchorował się prawie. A jak Jasiu Chociniak, świeć panie nad jego duszą, oddał swój samochód do reparacji, i tenże kolega pożyczył mu swój, w tamtych czasach, to był Mercedes. I on tym Mercedesem przyjechał na przedstawienie. Tak się zdarzyło, że zjechali się. Profesor, dyrektor w Ateneum swoim Fiatem, on tym Mercedesem. I jednocześnie wysiedli i przez dachy dwóch samochodów Świderski zapytał,
To pański? I ja się zażartował. Mój. I ten tak walnął drzwiami swojego samochodu, że prawie mu wypadły. I powiedział, kurwa, świat zwariował. No dobrze, to rozumiem, nie szło się dogadać, tak. Nie, nie, to się nie szło zupełnie dogadać, a ponieważ zdarzyła się jeszcze jedna zupełnie z przypadku sytuacja, to właśnie na skutek w gruncie rzeczy tej sytuacji ja poszedłem i powiedziałem sobie dziękuję. Znaczy tak, od razu to nie powiedziałem, bo nie wiedziałem, gdzie pójść. No i właśnie pogrążony w tych myślach, gdzie pójść, bo już przewodniczący Rady Zakładowej dawał mi sygnały, że no kolego, tutaj prawda, będą jakieś prawda, zmiany w zespole, także niech kolega sobie poszuka kolega. Ale kolega nie wiedział, gdzie szukać. I siedziałem w niedzielę, to było, to pamiętam, przy stoliku w najbliższym drzwi, sam. W ogóle bufet był teatralny, prawie pełny. No i tak rozmyślałem, co robić, gdzie tutaj pójść. I w pewnym momencie ktoś wszedł, bardzo byłem głęboko zatopiony w swoich myślach i rzucił na ten pusty stolik rozmaite pudła. Od razu było widać, że są zagraniczne. Zaczął z tych pudeł wyjmować rozmaite rzeczy. Okazało się, że to skarby. Wędkarskie kołowrotki, sprzęt japoński. Nie do wytrzymania dla oczu. I momentalnie przy tym moim stoliku zebrało się kilkanaście osób i on opowiadał, a wrócił po paru miesiącach, ponieważ myśmy wiedzieli o tym, zresztą od jego żony, że miał dosyć ciężką operację hemoroidów. Natomiast ona miała mówić w teatrze, że to nie dyspozycja sercowa, no bo hemoroidy są niemęskie. W związku z czym ona przybiegała do teatru, wpadała do bufetu i na przykład krzyczała, czy wiecie, co sobie Jasio na dupie wyhodował? Kalafiora! Także zespół udawał idiotów, dyrektor był zadowolony. No i taka rozmowa, że teraz on weźmie, wyjedzie i będzie sobie ryby rano łowił, bo to zdrowo, bo to tego. I ja w pewnym momencie wyszedłem na chwilę z tej studni swoich myśli i włączyłem się do rozmowy. Ja nie jestem z natury złośliwy, ale coś mi wyszło strasznego, bo powiedziałem ryby rano łowić zdrowo, ale dupę sobie można przeziębić. I w tym momencie usłyszałem takie te wszystkie pudła tego. Dyrektora nie ma i ja znowu sam siedzę. Rozpieszkli się. I to był ten decydujący moment. Wstałem, poszedłem do domu, zresztą niedaleko z tego Pałacu Kultury. Usiadłem przy telefonie, no i zacząłem w niedzielę dzwonić. I zadzwoniłem między innymi do Teatru Polskiego i tam przyjął telefon dyrektor Krasicki, dyrektor administracyjny. Stanisław Witold Balicki był dyrektorem artystycznym, z którym ja się poznałem zresztą w moim pierwszym filmie. I on był taki bardzo serdeczny, otwarty do tego, a Krzysiuniu, proszę bardzo, bardzo mi przyjemnie. Ja mówię, panie dyrektorze, czy ja mógłby pan mnie dyrektor zaanonsować panu dyrektorowi Balickiemu, bo chciałbym się zaangażować. Tu cię połączę, tego. Tak, przyjdź jutro o 11. Ja przyszedłem. Dyrektor Balicki był mniej więcej gabarytów podwójnych niż ja. Taki łeb, nosorożec, karczycho takie, patrzył na mnie długo. W pewnym momencie wstał, podszedł,
i zrobił mi tak. Angażuję cię, powiedział. Konia zaangażował. Zajrzał mi w zęby. Marszałek Piłsudski, ale w stajni. Przerażające te historie. Dlaczego? Coraz bardziej przerażające te historie. Ale dlaczego pan powędrował się do tego Teatru Polskiego, który, no, że tak powiem, nie, no to tam mówiąc była... delikatnie. Mówiąc, dlaczego ja tam poszedłem? Tak, dlatego, to, że to była jedyna opcja, że też, po prostu on odebrał. Też z rozpaczy. Że to było takie szukanie z rozpaczy takie, miejsca. Tak, takie macanie trochę na oślep. Tak, może jakbym precyzyjniej pomyślał, to bym coś innego wymyślił. No to trzeba przyznać, że uratował nas. Ja mówię, bo we trójkę uciekliśmy z tego teatru w 68 roku zresztą. To były na podwórzu, petardy wybuchały. Odbywało się w sali wybitnej artystki modzeleckiej bardzo ważne zebranie związkowe, na którym wyrzucano dyrektora Jerzego Kreczmara. No i tam robił to pan Kowalczyk, pan Maciejewski, pan Jastrzębowski. Moi koledzy, którzy byli w zarządzie, bardzo godnie się zachowali. Między innymi Janek Engler, nieżyjący Andrzej Antkowiak, którzy pomówieni o to, że podpisali takie papiery, wstali publicznie, powiedzieli, niczego takiego żeśmy nie podpisywali. Jest to wszystko marne i sfałszowane. A już nie chcę państwu powiedzieć, co ja usłyszałem przez telefon, co do Maciejewskiego Stasiu Jasiukiewicz powiedział. Nikt by tego nie wytrzymał. A pan odczuł marzec na swojej skórze? Nie. Nie, znowu się udało. Znaczy w pewnym sensie moja matka, bo ja w teatrze niczego takiego nie odebrałem, ale tam były rozmaite takie historie. Ja wtedy chodziłem z taką dziewczyną, z tą córką aktora z tego teatru i prawdopodobnie on wymyślił, że dzwonił do niej, do mojej matki i tam Żydówo tego, już takie normalne na co dzień. Bezinteresowne. No, ale zupełnie, no. A w tymże Teatrze Polskim, no jednak parę dobrych lat pan spędził, panie Krzysztofie. Osiem lat, za dużo. Tak. No dlaczego 8 za dużo? No bo to był marny teatr po prostu. Naprawdę marny, tak jakby nad nim ciążyło przekleństwo, co ja powiedziałem, użyłem tego słowa na takim spotkaniu, już nie pamiętam gdzie, cholera, oczywiście na terenie Polski, i gdzie właśnie do zgromadzonej publiczności opowiadałem coś na ten temat. Powiedziałem o Teatrze Polskim, że to takie jakieś przekleństwo nad nim ciążyło i nagle z końca sali dyrektor obecny tego teatru, Andrzej Cewery, mówi, co ty mówisz, Krzysiek? Jakie przekleństwo? Ja nie mówię o tobie. Ja mówię o Balickim. Mówię tam wtedy, kiedy byłem w tym teatrze. Dyrektor przyprawiał na palpitację serca, że kieruje teatrem przeklętym. No tak, właściwie to go najbardziej zabolało. Ale czy pan tam, jak pan sobie myśli o rolach tam zagranych, panie Krzysztofie, w tymże Teatrze Polskim, co już ustaliliśmy, że do czołówki nie należał. No nie. Czy pan zagrał tam jakąś rolę, którą pan dzisiaj, o której pan Merkucja. Merkucja u Brauna, Braun reżyserował. Heniek Bołkowski grał Romea. I no, wspaniała rola, ale ja dzisiaj wiem, a zresztą po obejrzeniu filmu Romeo i Julia, zobaczyłem tego, zapomniałem jak się nazywa angielski aktor, który grał Mercutia. Ja dopiero właściwie zrozumiałem, o co Braunowi chodziło. Szczególnie jeśli chodzi o słynny monolog Królowa Map i tak dalej. Bardzo złożony, bardzo skomplikowany.
Tak się go pierwsze dwa razy przeczyta, nic się nie rozumie. A potem, bo to nie o to chodzi, co tam jest, tylko chodzi o stan psychiczny, nerwowy tego człowieka, który to mówi. Czyli o jego traumę taką, na skutek której zresztą potem ginie. On do mnie mówił na ten temat, ja uprzejmie kiwałem głową i nic. Jedna rola. No zawsze... Nie tylko. Tam z Bronkiem, Pawlikiem, sztuka Gorkiego, Złota Moneta. Mało znana sztuka okazuje się, ale tam też taką rolę przyzwoitą zagrałem. No parę, Bangę Tefuana w Witkacym. Nie, to jeśli chodzi o robotę, to nie mogłem się skarżyć, tylko jeśli chodzi o, to było akurat udane przedstawienie. Zresztą te, które były w kameralnym, były na zawsze lepsze niż te, które były w polskim. Mhm. W Niedźwiedziu, to radziecki pisarz, Schwarz chyba, no nie, no bardzo, i świetna rola i bardzo dobrze, dobre przedstawienie. To Witek Skaruch to robił. A czy pan miał mnie dosyć... No, na następnym razem zaśpiewam dla ciebie. To było zetknięcie z czymś tak zupełnie nowym, bo to był taka pierwsza jaskółka dramaturgii angielskiej w polskim teatrze. I to mi z przeproszeniem gały wypadały, jak patrzyłem na ten tekst, co z tym zrobić. To coś niebywałego. To akurat dyplom reżyserski Michała Pawlickiego był. Strasznieśmy się namęczyli. Może najmniej Sławek Gliński, bo miał taką niezwykle określoną postać takiego teatralnego bon vivant, ale Stasiu Jasiukiewicz, Jezus Maria, który grał Pustelnika i ja tego reżysera Radża, no to nie, to żeśmy tłukli kamienie codziennie. A czy pan cierpiał na niedosyt ról pierwszoplanowych w teatrze? Nie. Nie. Ja już w Gogolu zagrałem tego, zapomniałem jak on się nazywał, ale on najważniejszy. Rozumiem. Nie, na to się nie mogę skarżyć. Ten teatr jakoś mi bardzo, bardzo dużo dał. Przecież gdyby mi nie dawał, to nie byłbym tam ponad 40 lat. Ale pan, panie Krzysztofie, zaraz wejdziemy właściwie w cudowną dekadę lat 70., z którą się też wiążą pana bardzo znane role filmowe. Właściwie w filmach, które dzisiaj są uważane za filmy kultowe, że użyję tego określenia. Zasługa słowa, autorów. Ale są. I czy to, jakby, czy to kino i w ogóle filmy wchodziły panu w szkodę z teatrem? I czy musiał pan kiedyś podejmować takie decyzje, czy to? Znaczy kręcić. Na przykład. I film, i w życiu. Aha. O kręceniu w życiu to my tutaj nie rozmawiamy w instytucie. No, ale jak się gra, przepraszam, bo jak się gra jednak no, w filmach, które po prostu wszyscy oglądają, kochają i publiczność kochała filmy Barei, może krytyka ich nie kochała, powiedzmy sobie, no, ale, szczerze, to ale publiczność je uwielbiała. Bardzo specyficzna krytyka, no, bo tak. To raczej wszystko opierało się o cenzurę. Cenzura chciała skasować to. Ale bo powiedział pan o, czym to mi nie przeszkadzało. I jak byłem właśnie w Teatrze Polskim, czy to nie kolidowało z teatrem, to nie kolidowało, ale z bardzo prostej przyczyny. Otóż wspomniany dyrektor Krasicki był dyrektorem bardzo dobrym. Świetnie od strony administracyjnej prowadził teatr
I, ale pewne ambicje aktorskie, mimo że żadnej szkoły nie kończył, też miał. I jak dzwonił do niego film, czyli jedynie słuszne kierownictwo, to i film mówił tak, to ja potrzebujemy 4., 5., 6. pana Hańcze, 7., 8. pana Jasiukiewicza, pana tego, on mówi, nie kochany, nie, w ogóle nie rozmawiamy, niemożliwe, bo to przecież to przecież pan wie, ja mam repertuar, ja ten repertuar realizuję. No tak, oczywiście, ale my mamy dla pana dyrektora 4 dni, a to proszę bardzo, to kiedy panowie sobie życzą? On nami handlował i on ma chyba najwięcej nakręconych filmów w Polsce. Też nie żyje niestety. Więc to było o tyle proste, a potem jakoś dawaliśmy radę. No, do dzisiaj zawsze układamy się z teatrem. Ale że pan, panie Krzysztofie, odmówił roli anioła w Alternatywy 4? Tak. To jest szok. Nie. Nie. Nie, z bardzo prostej przyczyny. Jeżeli weźmie się pod uwagę scenariusze Tyma i Barei, to ja zostałem rozwydrzony jakością. I jak mi potem pokazano tego anioła, to mówię, to jest takie... Nie, to nie chce mi się tego robić. I oddałem Romkowi. I Romek został ukarany. No. Został aniołem na zawsze. Został, tak, ale bo to ja mówię ukarany no, pół żartem, pół serio, bo on fenomenalny aktor, który gdzie indziej był naprawdę wspaniały, choćby w Dyźmie tego, a to takie... Taki żart na zamówienie. No dobrze, to wróćmy do teatru, kino zostawmy na boku, bo po tym Teatrze Polskim pan zawędrował do STS-u. Tak, to był taki... A propos słowa kultowy. Rozpaczliwy. Absolutnie niezwykłego miejsca. Rozpaczliwy gest, we trójkę zresztą, z Andrzejem Federowiczem i Jurkiem Karaszkiewiczem. Myśmy po prostu uciekali z Teatru Polskiego, gdzie już wiadomo było, że będzie dyrektorem, czy już był nawet mianowany, August Kowalczyk. Tutaj, prawda, ta rewolucja i strzały i gaz wyrzucili dyrektora Jerzego Kreczmara, August Kowalczyk, no i cała ta nabojka. I my chodu, że psychicznie tego nie wytrzymywaliśmy. A tak się złożyło, że Teatr STS, Studencki Teatr Satyryków, nabył prawa zawodowe, to znaczy stał się teatrem zawodowym dotowanym przez miasto na pełnych prawach, no i po prostu dysponujący etatami. No i myśmy tam się zatrudnili. W ten sposób w dalszym ciągu mieliśmy z czego żyć, a jednocześnie olbrzymią przyjemność z pracy, bo ja to uważam za taki bardzo istotny moment w swoim życiu, bo miałem możliwość stykać się przez 4 lata z bardzo wybitnymi ludźmi, którzy potem już właściwie istnieli w polskiej kulturze, jak Jarecki, Osiecka, Tym, Janek Stanisławski. To wszystko, to było coś wspaniałego zupełnie. I poczucie, to jest najistotniejsze, że jest się bardzo potrzebnym. Potrzebnym tej publiczności, która przychodzi co wieczór, ponieważ był to teatr społeczno-polityczny. O takich sprawach żeśmy tam rozmawiali. Jak mówiła pana mama, jak chcesz być najlepszy, to graj z najlepszymi. To właściwie to bardzo taka przestroga i wskazówka, która bardzo utkwiła mi w rozumie, jeśli go mam. I ja się właściwie do tego bardzo stosowałem. Bardzo się tak rozglądałem, gdzie tu być, z kim. Z kim mieć na co dzień kontakt. No jakoś mi się udawało.
Ale nie potrwał długo STS, prawda? Nie była to... No akurat w moim wypadku niedługo, bo już go likwidowali. Już szedł pod nóż, już tam ta sala była remontowana, już nas przerzucili do Teatru właśnie Rozmaitości, podzielili zespół studio, część zespołu z nami została i już to nie to samo było. I pan zawędrował pod adres bardzo ciekawy, mianowicie do Teatru Kwadrat. Do Teatru Kwadrat, do Dziewońskiego. A z jakiego powodu? Może dlatego, że sporo u niego robiłem w telewizji. To był ten okres, kiedy telewizja jednak co tydzień nowe przedstawienie wypuszczała. I Dziewoński sporo robił w telewizji, zatrudniał mnie, on jakoś mnie cenił, lubił. I poszedłem do niego i nie żałuję, bo on w tym gatunku farsy, komedii był wspaniały. Jako reżyser można było się od niego bardzo dużo nauczyć. I co też, z czego skorzystałem. I tam byłem ze 3 lata. Po 3 latach powiedziałem: Dudek, dziękuję. Ja, dziecko, absolutnie cię rozumiem. To słynne, jak się do Mellera angażował. Dyrektorze, 4 patole na rękę, a jak film, to mnie nie ma. Na co Meller mówi: niekoniecznie. No i 77 rok, czyli Teatr Współczesny, którym, jak mój błyskotliwy analityczny umysł teraz policzył, jest pan 40 lat, bo mamy rok 2017. Nieźle to sobie policzyłem, panie Krzysztofie, prawda? Błyskotliwe 40 lat. Minęło. Jak to się stało, że po tej wędrówce, bo to naprawdę była niezła wędrówka po stołecznych teatrach, to bardzo różnych scen. No taka trochę ich było. Ona nawet dosyć oszczędna była. To nie tak, że się rzucałem strasznie. W jaki sposób ja się znalazłem we Współczesnym? Otóż tenże wspominany wybitny człowiek teatru i profesor Akademii Teatralnej Jerzy Kreszmar 2 razy spotkał mnie, niekoniecznie w stanie trzeźwym, i mówi do mnie za pierwszym razem: a no, słyszałem, pańscy ci kumple u mnie w teatrze, to mówię, żeby pan przyszedł. Ja mówię: bardzo dziękuję, panie dyrektorze, dziękuję bardzo. Myślę sobie, żartuję. Mówię, żartuję, bo jest wstawiony. Ale za drugim razem znowu już był w tym samym stanie. Mówi: no ja bym mówiłem panu, prawda, że pan co? A mówię: to już jest poważna rozmowa. No i przyszedłem do dyrektora Aksera. No, wziął mnie, owszem, bez żadnych pytań. W pierwszej mojej bardzo dużą rolę od razu na początek tam dostałem. Ekscelencję w Krawcu Mrożka, tak. Do której też tak doszło, bo miałem Onufrego, tego zbója, grać. I dyrektor spotkał mnie wieczorem na korytarzu i mówi: na chwileczkę rozmowy, proszę pana, pan chyba jednak ekscelencję zagra. A ja mówię: dlaczego? Onufrego zagra Czechowicz. A ja mówię: no ale tak, bo powiedział, że inaczej w ogóle nie zagra. No i zacząłem próbować tego ekscelencję. O Jezu, jak on mi dał w dupę, przepraszam państwa. To niezła praktyka była, co użyłem, to użyłem, ale nie żałuję, bo to wyszło tylko na dobre. A co powoduje, że aktor chce zostać i zostaje i jest 40 lat w jednym teatrze? Bo mu dobrze, bo mu ciekawie,
bo ten teatr gwarantuje poziom, do którego już przywykł i otoczenie, w jakim jest, też mu konweniuje. Także wszystko się składa na to, żeby tam był. Mm-hmm. Że niepotrzebne nerwowe gesty w tym, że mówię, a to ja sobie pójdę gdzie indziej, to są tylko od takie sobie, no, właściwie bez pojęcia. Ale różne skoki w bok się zdarzały po drodze, prawda, na różne inne teatralne sceny. A Słoneczni Chłopcy w Teatrze Szóste Piętra? Po co no pan tak. Szóste Piętro zawędrował, panie Krzysztof? No bo to jest świetna sztuka. Mhm. I z Piotrkiem akurat tak się złożyło, że z Piotrkiem zagraliśmy raz kiedyś dawno w telewizji i nigdy żeśmy się nie spotkali. A tu nagle pod koniec życia taka okazja, żeby zagrać razem. I no, nie żałuję, nie wiem, 130 parę razy już żeśmy chyba to zagrali. Zawsze jest pełna widownia. I to jest bardzo, no, to jest świetnie napisane, to jest wspaniały dialog. A jak się zagra, panie Krzysztofie, tak jak pan, ponad 1000 ról? Tak? Nie wiedziałem. Ponieważ my tutaj zapomnieliśmy powiedzieć o Teatrze Polskiego Radia, o Teatrze Telewizji i tak dalej, i tak dalej. Tak, są tacy mądrzy ludzie, którzy zrobili rachunek i okazuje się, że to jest ponad 1000 ról. Skąd ja wziąłem czas na życie? No właśnie. Ja, przepraszam, bo czasem coś mi się przypomni i był taki śpiewak, cholera, zapomniałem, a to nie jest istotne, bo może no tak, to by go kompromitowało, bo on był jednocześnie w UB i woził pistolet w teczce ze sobą. I śpiewak, który z tym go spotkał i on mówi do Tyma, mówi, niech pan Stanisław, niech pan sobie wyobrazi, no niech pan sobie wyobrazi. Byłem nad morzem, 1,5 miesiąca, 400 koncertów. A ten mówi, tak? A skąd pan wie, że pan był nad morzem? A propos tego właśnie. Skąd ja wiem, jak się nazywam? To... Ale mówię o tym 1000 ról i o tylu latach spędzonych w teatrze, bo chciałem pana zapytać o to, jak pan dzisiaj podchodzi do tekstów i do propozycji teatralnych. To znaczy, czy to jest tak, a bo mi się nie chce, a to mnie nie ciekawi, nie, a to już ja to mam za sobą. Czy jest taka nieustannie jakaś ciekawość, chęć, bo ja tak wyczuwam intuicyjnie, że pan jest takim zwierzakiem na scenariusz, na tekst, że jak dostanie pan wspaniały tekst, to pan chętnie go rozszarpał. Że jestem drapieżcą. Tak? Że drapieżcą, tak, to by na to wychodziło. Nie, no niewątpliwie, że ta ciekawość we mnie cały czas istnieje, jak coś fajnego podejdzie do ręki i do oczu, to się to pochłania. Co prawda to, co podchodzi, to coraz mniej jest ciekawe, ale trudno, no widocznie w takich czasach żyjemy. I no dlatego mając 80 lat jeszcze pracuję, normalnie, no jestem w teatrze, nawet w dwóch. No. A jest jakieś teatralne marzenie do spełnienia? Nigdy nie było. Z bardzo prostej przyczyny, bo ja ciągle byłem zajęty. Ciągle nie miałem, było czasu nie było, nie było czasu na to, żeby myśleć, żeby w nocy spałem. A pan chodzi do teatru, panie Krzysztofie, jako widz? Bardzo chętnie chodzę do teatru i bardzo chętnie, w ogóle jestem entuzjastą, takim naiwnym entuzjastą, że jak widzę dobre przedstawienie, dobrze grających kolegów, to mnie buduje, to mnie tak daje mi bardzo dużo no, tego teatralnego tlenu, nazwijmy to. Ale nie mam w sobie zawiści. Nie, żeby, nie, że tak, aj, ja bym że to znał, ja to zagrał, mówię, zabiłbym go za to.
Panie Krzysztofie, bardzo panu dziękuję, że pan się z nami spotkał. A ja jaki jestem wdzięczny, to pan nie ma pojęcia. Mamy mały upominek, ponieważ tak tutaj naszym gościom wręczamy po portreciku. I dla pana również, panie Krzysztofie, mamy. I tak, jak się pan zapatruje? To rzeczywiście ja. Krzysztof Kowalewski, proszę państwa. Sam wstałem.